Nie będę skromny, jeżeli powiem, że jest to jedne z lepszych drzewek do Heroes of Iron 4 na Minora, jakie kiedykolwiek widziałem. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Estonia, dokładnie tak. Muszę wam powiedzieć, że od kiedy zacząłem zmieniać ustawienia, żeby kraje robiły to czy tamto, to o wiele ciekawiej mi się gra. Tutaj mamy oczywiście estońskie drzewko. No, zakochałem się w tym drzewku. I będziemy szli, moi drodzy, w Estonia to Skandynawia i będziemy starali się zjednoczyć całą Skandynawię pod estońskim panowaniem. Więc robimy mobilizację narodu, no i miejmy nadzieję, że uda nam się wytrwać. Moi drodzy, ja tylko przypomnę, że jeżeli chcecie więcej kontentu z No Step Back na kanale, częstsze odcinki, to zostawcie lajka, a jeżeli ktoś jest nowy, to niech zasubskrybuje ten kanał. Lecimy po 100k, może się uda w tym roku. No jeżeli ktoś z was chciałby kupić No Step Back albo samo Heroes of Iron, to serdecznie was zapraszam na eneba.com, a z kodem KRL macie 3% taniej. Finlandia nie zaczyna zbytnio dobrymi duchami narodowymi. Tutaj można zobaczyć słaby konflikt i opozycja demokratyczna. Będziemy się starali jak najszybciej boostować popularność faszyzmu w naszym kraju. Dziękuję. Nie mogę wykonać marszu na Tallinn, bo potrzebuję 40% poparcia naszej partii nowej, więc po prostu to oleję. I podobają mi się tutaj bardzo drzewka przemysłowe, nie? To mi się na przykład podoba. Modernizacja przemysłu. Teraz każdy minor z krajów bałtyckich może coś robić. A wiecie, co jest zabawne? To drzewko na Estonię ma aktualnie więcej kontentu niż drzewko włoskie, nie? No ale trzeba czekać na DLC-ka do Włoch. Te opcje też mi się tutaj podobają. Jeżeli mamy możliwość organizowania marszy, to możemy sobie kliknąć cyk i tutaj popularność faszyzmu może nam wzrosnąć w naszym kraju i tak dalej po organizowaniu tych marszy, ale jak odblokujemy sobie Finlandię, to będziemy mogli walczyć o wpływy w Finlandii, co wam, no za chwilę wam pokażę, nie? No i super, marsz się udał i zdobyliśmy 15% popularności. Cyk. Mamy już 40, więc możemy, moi drodzy, oj, tutaj spada, ale skończę już tą modernizację przemysłu, żeby dostać jakieś cywilki i robimy marsz na Tallinn, nie? W międzyczasie oczywiście cały czas będę organizował te marsze, żeby było jak najwięcej popularność tej partii, dlatego może oleję ten marsz na Tallinn i po prostu zrobię sobie, nie wiem, kolejne fabryki cywilne, nie? No i świetnie, kolejny marsz zrobiony, 20% popularności wzrosło, robimy kolejny marsz, mamy marsz na Tallinn i Konstantin Pats rezygnuje, czyli jednak nie będzie wojny domowej, bardzo fajnie. Możemy teraz sobie rzucić kolejny cel, tylko typowo wzmocnienie fińskich bojowników i później będziemy mogli robić marsze narodowe w Finlandii, więc od razu się rzucę na ten duch. No i spróbujemy zostać tak jakby, nie wiem, tarczą bałtycką, a później wybierzemy braterstwo, czyli Litwa i Łotwa zostaną moimi kolegami. Czy militarnie, czy nie, to już nie mi oceniać, ale musimy im uświadomić, że są naszymi kolegami, tak? Marsze Dumy Narodowej w Finlandii gotowe, pakt antykominternowski oczywiście. No i teraz, moi drodzy, organizujemy marsze w Finlandii. Potrzebujemy do tego 25 siły narodowej. Boże, kochane, politycznej. No i teraz będziemy mogli sobie robić jakieś fajne duchy, typu 2% manpower albo rządy weteranów. Dobra, zobaczymy. Aktualnie organizujemy dalej marsze. Zostały mi jeszcze z dwa. Zwracamy się teraz do Niemiec o pomoc, bo udzielili nam gwarancji, więc raczej no tutaj Sowieci nas nie zaatakują. No i tu jest właśnie ta interwencja i tutaj, moi drodzy, weterani walczą ramię w ramię. Czy wystarczą spore siły ochotników? No i weterani walczą ramię w ramię. No i dołączymy do tej wojny, tak jakby z nimi, prawda? Tylko problem jest w tym, że ja nawet nie mogę robić chłopie desantu ani nigdzie wylądować, bo nacjonalistyczna Finlandia nie ma wojska, nie? Ani portu. Muszą zająć tą prowincję. O, właśnie. Niemcy mnie zapraszają do frakcji, ale raczej zrezygnuję. Bo i tak do nich w sumie zaraz dołączę, więc. Ale tutaj widzę, ta Finlandia nacjonalistyczna wygra, oczywiście, że tak. No i dołączmy do osi. Dzień dobry. Tutaj sobie wybiorę oczywiście nowego dowódcę do piechoty. Okej. Okay. Finlandia się zgodziła na zjednoczenie. No i teraz zróbmy tutaj, moi drodzy, cel, bo to nie są moje regiony narodowe. Ogłoszenie powstania Urgo-Finlandii. Okej, okay, udało się. No i teraz, moi drodzy, Szwecja i Norwegia. Jest bardzo małe napięcie, więc oni nie dostaną gwarancji. No trzeba będzie zrobić, moi drodzy, na początku Szwedów i później dopiero Norwegów. No to jest, że tak powiem, tragiczna infrastruktura, więc może być źle. Mam nadzieję, że dostanę jakiś manpower i będę w stanie zrekrutować jakiekolwiek dywizje, bo jest, no muszę wam powiedzieć, no tragedia jest, no. Nie będę was oszukiwał, jest tragedia z manpowerem, więc... Dobra, teraz możemy zobaczyć, czy Szwedzi mnie pokonają. Taki teścik, chyba że to mi się uda przebić ich... Dobra, czekaj, Szwedzi się wyco... Okej, okay. Czy Szwecja naprawdę chce mi pomóc w ten sposób? Zdesantowali mi się na główne wyspy i wiecie co? Wykorzystam chyba Niemców do załatwienia tej sprawy, bo Niemcy są tutaj obok, a ja nie mam jak cofnąć wojska, więc... O właśnie, Niemcy przyszły, Boże. Niemcy mnie ratują, że tak powiem. Szwedzi ciągle atakują, ale tutaj mają mega ciężki teren do ofensywy. Wiecie co? Ja powinienem te rzeki przebić, tak szczerze. Że oni nic nie mają, nie? Okej, okay, tutaj nam się jedną prowincję uda przebić, świetnie. No to trzeba lecieć za ciosem, nie? Może uda nam się tutaj rozjechać.
Musimy zdobyć ten port, bo tutaj jest bardzo ważne zaopatrzenie, nie? I linie kolejowe, więc po prostu lećmy jak najdalej i spróbujmy tutaj przeciąć tą armię na pół, nie? Mam 20 tysięcy manpowera, więc skorzystam i zrobię po prostu dużo dywizji kawalerii. Wiecie? Coś w tym stylu zrobimy. Tutaj Niemcy odbiją mi ten teren bez problemu. O, widzę tutaj szwedzkie bohaterskie wojska mnie okrążyły jakimś sposobem, ale sądzę, że sobie tutaj poradzimy raczej. Leć na Sztokholm i tutaj. Dobra, powiem tak, Niemcy mnie uratowały, nie? Gdyby Niemcy nie zajęły Tallina z powrotem, no to by była tragedia. Niemcy mnie uratowały. Moja kawaleria postara się przeciąć tutaj szwedzkie wojsko. Mam nadzieję, że to jakkolwiek wyjdzie, nie? Dobra, ofensywka. Cyk, cyk, cyk. Ja po prostu jadę po to, żeby im zrobić supply jak najgorszy. Mam nadzieję, że to się uda. Dobra, świetnie. Będzie raczej łatwe zwycięstwo będzie nad Szwecją, nie? Bo tutaj widzę, że zostało przejechane. Tutaj odpalę panów. A tutaj moje dywizje już pędzą. Sztokholm, pyk, pyk, Malmo. Dziękuję bardzo. No i to będzie po Szwecji, nie? Cała szwedzka armia została na północy. Jedziemy. No i super. Dzień dobry, witam bardzo Szwecję w gronie zwycięzców. My oczywiście ustawimy sobie tutaj punkty zwycięstwa. I wiecie co? Już wypowiem Norwegii, żeby Norwegia mi czasami nie wskoczyła do aliantów, nie? Bo ją muszę zdobyć wręcz. Musimy to zdobyć. Dostałem parę fabryk, no i powiem wam tak, ta Finlandia wygląda całkiem, całkiem legitnie. Jak sobie zjesz tutaj, przepraszam bardzo, Estonia. 1000 artylerii, chłopie, no to już nie ma o czym gadać. O Jezus, no i trzeba Narvik zająć, zapomniałem, nie? I Norwegzy mi jadą od północy, no bo ja tam nic nie ustawiłem, tylko full YOLO poszedłem tędy, ale będzie okej, nie? Potrzebujemy ogrom doświadczenia, więc ja muszę wybierać jak najwięcej tych doktryniarzy tutaj i z manpowerem nie będę miał problemu. O, jeszcze mam dodatkową kawalerię, proszę zobaczyć. Pyk. Świetnie, no i dziękuję. Nawet Niemców do tej wojny nie wołałem, nie? Dziękuję bardzo. I teraz spróbujemy sobie przeorganizować jakiś template. Nie wiem, dwie artylerie, no to będę miał artylerię. Super, nawet bym dał tutaj trzy artylerie. To by mnie było stać. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać supplysowo. ZSRR wypowiedziało wojnę, moi drodzy. Celem jest ZSRR. Ty, i powstali Georgi Zhioniew i przeciwko Stalinowi powstał. Bardzo dobrze, że walczą ze sobą. Bardzo mnie to cieszy. A my będziemy się cały czas tutaj zbroić, zbierać manpower i starać się jakoś odbudować, tak? Dobra, teraz będziemy sobie robić braterstwo. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby zaanektować Litwę i Łotwę. Ojejku, wiecie co? Widzę, że Wąsaty się wpuścił w malinę z aliantami od samego początku, więc ja sobie po prostu wyszedłem z ich frakcji. I teraz, moi drodzy, fakt, że można powiedzieć, że zdradziłem, tak? Ale, moi drodzy, teraz będę, bo ja będę chciał podbić Łotwę i Litwę, nie? O, nareszcie doktrynka może zostać odblokowana, super. Dobra, no i dalej sobie będziemy tutaj cisnęli przemysł. Oczywiście tutaj wjedziemy w Litwę i Łotwę. Musimy je zmiażdżyć jak najszybciej, nie? Tu trzeba wejść po prostu i do widzenia. Zaopatrzenie zerowy poziom, ja nawet nie produkuję ciężarówek, nie? Bo ich nie mam wybadanych. Muszę wybrać ciężarówki, bo będzie tragedia, nie? Dobra, ale widzę, że Łotwa poszła szybko. To bardzo szybko. Wajpedę jeszcze oddali Litwini, okej. Okay. Dobra, Łotwa jest nasza, świetnie. No i teraz, moi drodzy, Litwa, no to już chyba sami rozumiecie, nie? Oni mają 6 dywizji, ja mam 24. Moi marszałkowie się ekspią, mój generał to samo. Litwa jest nasza. No i Litwa zostaje naszym przyjacielem i teraz możemy kliknąć Zjednoczenie Krajów Bałtyckich. Boom! Dostajemy, moi drodzy, Korę. Kory na Litwę, Łotwę. Mogę się nareszcie naprawić jakoś przemysłowo, chociaż trochę. I dostałem 200 tysięcy manpowera, więc możemy zaczynać wreszcie zadymkę. Teoretyk wojskowości. Później trzeci generał. Jesteśmy gotowi. No i zobaczymy, jak sobie Niemcy poradzą, tak? Mam nadzieję, że im się coś tu uda cyknąć. A ja, moi drodzy, skupiam się tutaj na robieniu celów typu obrona naszego kraju, wiecie, dozbrojenie, jakieś research sloty, tego typu rzeczy, żeby to wszystko na tej Estonii wyglądało mniej więcej okej, nie? Trochę sobie tutaj zmotoryzowałem poziom zaopatrzenia, ale brakuje mi około 500 ciężarówek, więc no powiem tak, trochę niefajnie, nawet więcej mi będzie brakowało ciężarówek, a dopiero kończę je wyszukiwać, więc no będziemy mieli trochę nadrabiania. Zmieniłem template siły specjalnie estońskich wojsk oczywiście. Tutaj sobie już wytwarzamy powoli. No i będziemy szykować się na ZSRR. No i na razie jesteśmy sami w tym pojedynku. Rzesza zdobyła Czechy, ale czy oni zdobędą Francję? Znając życie tak. No cóż, spróbuję ich wciągnąć do wojny i zobaczymy, co z tego będzie, nie? Wiecie, co zrobimy? Spróbujemy wybudować tutaj punkt zaopatrzenia, nie? Bo tu widzę, że jest tragedia, jeżeli chodzi o zaopatrzenie. Spróbujemy tutaj postawić punkt zaopatrzenia numer 1, punkt zaopatrzenia numer 2, punkt zaopatrzenia numer 3. Może jakimś cudem kto gdzieś podociera i punkt zaopatrzenia numer 4 tutaj postawimy. Zobaczymy, no przyda się wszystko mieć blisko frontu. Niemcy zjadły, moi drodzy, Polskę. Stalin poradził sobie z buntem. Z tego co widzę, teraz Belgia i Holandia będzie padać. Wiecie co? Teraz rozpoczynamy robienie celu Zjednoczenie Karelii, moi drodzy. No i będziemy szli na wojnę z ZSRR. Mam nadzieję, że chociaż uda mi się ich utrzymać na froncie. Ja dołączę
do osi, okej, okay, ale tylko i wyłącznie po to, aby wciągnąć Niemcy do wojny z ZSRR. Zaczęliśmy produkcję pociągów, zaczęliśmy produkcję ciężarówek, więc mam nadzieję, że to się wszystko zacznie powoli nadrabiać. Sprzętu mamy naprawdę w bród, nie? Wszystkiego mamy w bród i to naprawdę serio, lecz niestety wojska nie mamy w bród i trzeba dorekrutować jeszcze troszeczkę dywizji. Wydaje mi się, że gdy dostanę kory na całej Skandynawii, to będę miał taki manpower, że będę mógł jechać ze wszystkimi. Ale zobaczymy. Niemcy robią Ribbentropa, ale to nie ma znaczenia, bo jak my zrobimy, moi drodzy, Karelię, to i tak złamiemy tego Ribbentropa i wbijemy do ZSRR, nie? Nie mogę wypowiedzieć wojny z ZSRR, bo mają pakt o nieagresji, więc opuszczam oś, wypowiadam wojnę z ZSRR, dołączam do osi, świetnie, i wzywam do broni. Oni prawdopodobnie dołączą, tylko trzeba trochę poczekać. Wezwę Włochy, a Włochy już wezwą Niemcy, dokładnie, i to będzie idealna opcja, nie? Wiecie co? Ja ruszę po prostu. Ruszę przed siebie, nie? Proszę zająć Leningrad. Tutaj elitarne wojska Estonii. Proszę spróbować chociaż zająć Leningrad. Świetnie. Niemcy nie chcą dołączyć do wojny, ale one powinny dołączyć do wojny, wiesz? Prędzej czy później. Niebezpieczne granice ma z moim przeciwnikiem. O Boże, to jest prank, nie? Ty, żeby AI używało force ataku podczas desantu, to nie wierzę, nie? W to jestem po prostu... Oni mnie chcą wezwać do wojny z aliantami, chyba was pogrzało. A my wjeżdżamy. Dobra, świetnie, na północy Murmańsk zajęty. Tutaj raczej też nie będzie problemu. ZSRR? Powiem wam tak, jak na mnie i na same Włochy, to idzie wspaniale. Niemcy niestety nie chcą dołączyć, bo piszą, że mają niebezpieczną granicę, wiesz o co chodzi? Nawet tego nie komentuję. ZSRR do nas dołączyło, przepraszam, Iran do nas dołączył, Irak do frakcji, wspaniale. Ty, Niemcy wygrały Afrykę, jeszcze uratowały Irak i teraz oni będą bić ich od południa? Świetnie. Oj, darmowa doktryna, dziękuję. Ty, no i my normalnie wjeżdżamy tymi dywizjami do ZSRR. Papcio Stalin jest chyba tak zmęczony, że on nie wie, co tu się dzieje tą wojną domową, to trzeba pozamykać i będzie kosacko. Jest! Niemcy łamią, moi drodzy, pakt Ribbentrop-Mołotow. No nareszcie! Ile można czekać na łamanie Ribbentropa-Mołotowa? No i ile mogę czekać? Deutsch, dawaj do przodu, chodź! Chodź do przodu, Andrzej. Aktualnie idzie perfekcyjnie, nie? Perfekcja! Po prostu perfekcja. Boże, nareszcie będziemy zajmować sowiecki skład zaopatrzenia, bo już się nie mogę doczekać, bo musimy tutaj zmotoryzować go jak najszybciej. Dzień dobry. Jak go przejmiemy, to nareszcie się skończy problem z zaopatrzeniem. Ty, wujek Stalin nie jest silny, on ma od 20 do 50 dywizji. Wojna domowa go totalnie praktycznie wykończyła, więc po prostu wchodzimy jak do siebie, nie? Japonia jest komunistyczna, z tego co widzę, ale jednak nie jest. To jest Japońska Republika Ludowa. Jezus, co tu się podziało w ogóle w tej grze? Ważne, że Mandżuria do nas dołączyła. To jest spoko akurat. Ty, no ale ZSRR zostaje, no właśnie, Moskwa zjedzona, no i to jest taka przechadzka, moi drodzy, po Związku Radzieckim, z tego co widzę, z tego co mogę zobaczyć, nie? Ojej, chłopie, ja tego nawet nie zauważyłem, ale jak widzę, że tutaj Niemcy wchodzą z Iranem i ze wszystkimi praktycznie, moi drodzy, przez całe ZSRR, żeby je skapitulować, no to trochę inaczej wygląda. Ty, ja myślałem, że Japonia dołączyła do Kominternu, nie? To bym się popłakał ze śmiechu chyba. Nareszcie, powiem wam, że dawno tak Związku Radzieckiego nie męczyłem, żeby go zdobyć. Są wszędzie moje jednostki, nie? To naprawdę tragedia. Moi drodzy, żeby zrobić ten cel, potrzebujemy 60 posłuszeństwa w każdej prowincji. No powiem tak, trzeba usunąć troszeczkę dywizji naszych, żeby mieć troszeczkę manpowera, żeby zgarnizonować chociaż te tereny, żeby rosło posłuszeństwo do góry, bo inaczej będzie tragedia, nie? Praktycznie jedyne, co mogę teraz robić, to czekać, aż będzie rosnęło posłuszeństwo w tych terenach i w tych rejonach, tak. Tutaj oczywiście w Norwegii się fajnie wbija, w Szwecji też, bo mam ją długo pod kontrolą, no ale w ZSRR i w Murmańsku to będzie, o Jezus, tragedia. Jeszcze jakby jakieś prawo dodali, takie typu, nie wiem, zachęcanie do dołączenia do nas czy coś, a tu po prostu siedzisz i czekasz, nie? Słuchajcie, jestem ogólnie kretynem, możecie mnie tak nazywać oficjalnie, nie? Nie przeczytałem, że muszę kontrolować te tereny, posłuszeństwo musi być 60, albo moja marionetka to musi mieć. No i moja marionetka to ma, bo wyzwoliłem Imperium Rosyjskie. I teraz będę robił, moi drodzy, zjednoczenie fińskiej tożsamości. Wjeżdżamy w to i kończymy, nie? Ja już tutaj robiłem, zobaczcie, bombowce morskie, dwójki, myśliwce, sprowadzałem amelinium z całego świata dosłownie, żeby zabombardować kanał La Manche. Już nawet zaczynałem robić samoloty, widzicie, 3 myśliwce dziennie się napierdzielały i chciałem dominować kanał La Manche, ale mówię, po co? Jak mogę zrobić to zjednoczenie narodowości, nie? Boże, ludzie, czekałem, żeby ten cel się zrobił chyba z 20 minut, nie? Autentycznie, mamy to, imperium wielkie nasze, dostaliśmy fabryki chyba, dostaliśmy na to wszystko.
wszystko, nawet kory, nie? Nie, tutaj znowu musimy to ten, ale tutaj dostaliśmy na wszystko kory i... Ty, na Norwegię dostałem kory. Ty, nawet nie dostałem korów, co jest? Czy ja robiłem ten cholerny cel tylko po to, żeby sobie zrobić imperium ugrofińskie? Naprawdę? Dobra. Dzięki wam. Dziękuję wam oczywiście za uwagę. Jeżeli chcecie więcej kontentu z Hoja, zostawcie subskrypcję, polubcie ten materiał. Eneba.com 3% taniej z kodem KRL. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i co? Do następnego epizodu. Elo!